W debacie wezmą udział specjaliści, którzy pomagają ofiarom przemocy głównie rodzinnej. Opowiedzą o swoich doświadczeniach w pracy z osobami poszkodowanymi przez przemocowców. Panelistami będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policjanci i stowarzyszenia udzielającego schronienia ofiarom przemocy. Udział w konferencji potwierdzili również psychologowie i prawnicy. Będzie więc o pomocy, jaką udzielić mogą bliscy ofiar, a także organa i instytucje państwowe. Organizatorami wydarzenia są miasto Słupsk, Fundacja Indygo i Spółdziel Dzielnia Socjalna Remedium, a patronem medialnym Telewizja Słupsk. W ramach projektu Przemoc to Niemoc nasza stacja przygotowuje cykl spotów ukazujących różne rodzaje przemocy. Już niebawem zobaczyć się będzie można na naszej antenie, podobnie jak samą wtorkową konferencję.